prawie jak Ninja Warrior. Ja lubię łapać i rzucać, lubię łapać i rzucać. Da się to zrobić tak, żeby wyjść stąd bez 2 kg w gaciach. Trzymaj, trzymaj. O, nice. O, to trzymaj. Jest. Cześć, to Jeżyro i Metody na Przeszkody. Zapraszam na relację ze swojego 5. Spartana Ultra w Heczu na Słowacji. A te górki, po których będziemy dzisiaj ganiać, to takie wcale nie takie niskie tutaj w Prealu. A jakie buty do tych OCR-ów? No ja mam teraz takie. To są MT Cushion Trail Evadict z Decathlonu. I już jedno ultra w nich zrobiłem, Run Magadona. Teraz będzie drugie ultra i potem będzie moja recenzja, co, gdzie i jak, dlaczego te butki. Generalnie przez wszystkie poprzednie lata używałem butów też decathlonowych, terenowych, zwykłych, takich za... Teraz 140 zł chyba kosztują. No i wystarczy. Działa. Ja generalnie uważam tak. Sprzęt ma minimalne znaczenie. Najważniejsze jest wytrenowanie, nastawienie, technika, świadomość ciała, głowa i te wszystkie inne rzeczy. Sprzęt ma minimalne znaczenie. Za to producenci sprzętu bardzo, bardzo chcą, żebyśmy myśleli inaczej. No i bardzo często można się złapać. A tak to, te kupiłem tylko właśnie głównie dlatego, że one w stosunku do tych poprzednich są troszeczkę bardziej drapieżne. I no jak jest śliski teren, trochę błota, to ta niewielka różnica właśnie tutaj jest. No ale za 350 zł zamiast za 960 na przykład. Da się! I zawiązać to jest, no mam jeden film, na którym pokazuję jak zawiązać, bo jest takie wiązanie, które jak się raz zawiąże, to się nie odwiąże. Doszedłem tu, ten przedostatni. Do Hurricane Heat 24-godzinnego w 2019 roku zrobiłem. I to jest ten przedostatni. I teraz sobie zadaję pytanie, czy chcę, czy potrzebuję iść dalej. Generalnie przez ostatni czas uważałem, że nie potrzebuję. Jednocześnie informacja o tym, że Agoge będzie właśnie tutaj na Słowacji, spowodowała, że jednak zacząłem się wahać i to mi pokazało, że jednak nie zdecydowałem ostatecznie, co chcę zrobić. No i to jest taki czas, żeby decydować. Przepak przed Wehecz Ultra. Oznaczony, żeby nie szukać. No, jest Ape Hunger i pierwszy raz tak jak w oryginale. Czyli z wodą pod przeszkodą. I jaki jest numer tutaj? Że nawet jak się przejdzie i zadzwoni, to i tak trzeba chlup do tej wody. Prawie jak Ninja Warrior. Au. Patrzcie jakie czołganie zrobili, kurde, zaorana ziemia. Ale ja jestem w jednej z dalszych fal, więc może troszkę tam... Ale myślę, że tam górą będzie chyba... Górą będzie lepiej. Ale to połowa dopiero. Jest Dunkwall, czyli ten Spartan Ultra w Weheczu nawiązuje do tego słynnego Spartana, na którym ja nie byłem. Ale czytałem i słyszałem o nim, że było dużo błota. No i podobnie jest tutaj. Bo tam wcześniej są doły z wodą. Tu jest Dunkwall, ale to nie będzie ten Dunkwall, tak? Tylko tej wody będzie tutaj dużo więcej, bo doleją. Potem jest czołganie, czyli po błocie jeszcze czołganie po ziemi. Ape Hunger, czyli będzie mokry i brudny, będzie no to wymagające. Będzie mokry i brudny. Potem jest Sleepwall, czy tak? I lina, czyli lina też będzie bardzo, bardzo ubocona, więc to będzie tutaj okazja sprawdzić. I chyba Herkules niestety potem jest, więc cienka lina, mokra, no... To będzie właśnie wymagające, takie niby... No ale właśnie tutaj ta trudność się ukrywa. 15 minut do startu, nawet nie 15, 12. No i co, 5 ultra, jaki nastrój? No mimo wszystko taki lekki stresik zawsze jest, no bo to jest duże obciążenie, to jest... Zawsze coś niewiadomego, spory wysiłek. No i mamy upał, będzie upał, więc zobaczymy jaki ten czas. To tak cokolwiek poniżej 12 godzin to mnie będzie satysfakcjonowało. Zobaczymy co będzie. I jeszcze takie jedno rzecz co zaobserwowałem, co mi się nie podoba, to mnie wkurza. Mamy, propagujemy zdrowy tryb życia, dietę, zdrowo, żeby wszystko, wysiłek, a jednocześnie reklamujemy energetyki.
przeliczyłem 29 km w tym momencie w 5 godzin 3 minuty. No więc jak na mnie i na te warunki, to jestem mocno zadowolony, jednocześnie upał. No po tych 30 niecałych kilometrach czuję się, no, po płaskim idę. Także największość. Nie wstydzę się tego, idę po płaskim. No, upał robi swoje. No jak mówiłem, nie ma łatwych ultra. Dobra. Dobra, idziemy. Oddychaj. Jest. Ciężko. Kula zawsze była trudna dla mnie, ale dzisiaj jeszcze trochę trudniejsza. A będzie jeszcze raz. Aru! Uff! Nie ma siły na wymyczki. Trzeba lecieć. Pięknie, Jezu. Trzymaj. Trzymaj to pięknie. Trzymaj. Jest. Ja powiem tak, że mnie, jak byłem mały, to mnie się wolno było bawić w błocie. No i nie mam już takiej potrzeby. Dobra, jest. No to się pobawię. Ojej, ile tego. Ciao. Jeszcze jedno. No, jeszcze dwa są. I to jest nawiązanie do tego wehecza, który był... w 2016 chyba. Były takie właśnie, że było dużo błota, a potem techniczne przeszkody. I teraz jest tak. No. Rano tej wody to było tak tutaj, o, że było o tyle mniej. Dawaj, Jerzy! Ale ja się w rzekach dużo kąpałem i czasami jak podeszła była rzeka, to taki kolor miała i się kąpało w tej rzece. Bo ona tylko jest po prostu brudna. No ona jest tylko brudna i rzeszka za to, więc wbrew pozorom to się lepiej przechodzi niż jakby suche było. Już tak może prześlizgnąć. Ale to połowa dopiero. Ale już większa połowa. A tam się wykopię za chwilę, więc. Ale spodenki te ważą chyba już 2 kilo teraz. No. Takie jakieś są niskie trochę. No jesteś. Nie, nie da się wylotyła tego zdjęcia eleganckiego. Tu się wszystko... To jest najlepsze właśnie teraz. Tu się, drogie panie, wszystko kręci. Hello. Tylko jedna kategoria, mamy szczupu. Okej. Ja jestem grafikiem, wszystko mogę zrobić. Dobrze, Jerzy? Pięknie. Idziesz. Dobrze, idziesz. Poprawdzie się tym słuchaj, powiedziałeś jako... Dobrze, trzymaj to. Sorry. No dawaj. Trzymaj dobrze. Pięknie. Dobrze? Trzymaj. Pięknie. Trzymaj. Jest. Teraz lina i potem Herkules? Włócznia jeszcze jedna jest. Już namiot. Troszkę, bo ja tak mam ze 2 kilo ziemi na sobie. Dobra, można iść dalej. Słuchnie się już prawie na słuch. Pinki, pójdź, mamy tam. Pięknie, trzymaj. Takže máme prvé, kontrolujeme, či máš 4 pektentovky. Dobře, bžuch. Dvakrát 10 centovka. A ty nerozumíš, pěkně. Vy máte česká. 3x20 centovka. Pojďme, pojďme, Riko, počítáme.
I teraz poszło bardziej w rytmie. Bujność, przelać wodę, czekać, aż wróci i rób. Śliska, ale jak się dobrze zaplecie, to da radę. 30,5 km, 5 godzin, 5,5 godziny, jak na mnie uważam, że super. Fajnie, no idę na przepak. Zero barki. Nowy patent na posiłek. Na biegu. Pomidorówka gęsta. Dam znać, jak było po. Ale ostatnio mnie bardzo ciągnęło na pomidory. Jak ciągnie na pomidory, to znaczy, że warto jeść. Zbliżamy się do mety. 10 godzin upłynęło, więc będę miał troszkę ponad 10 godzin. Jak na mnie, bardzo jestem zadowolony. Choć pogoda, no dla mnie była bardzo, bardzo, bardzo trudna. Upał. No były takie momenty, że po prostu po płaskim próbowałem iść, bo nie miałem sił. Czy będą na to metody, jak się czołgać w błocie? Nie będzie, bo ja nie lubię takich przeszkód i takiej zabawy, bo jak byłem mały, to mnie wolno było. Ale swoją drogą jestem za tym, żeby dzieciom pozwalać właśnie się tak bawić, bo się są zdrowsze, nie mają alergii. Ale jeszcze co? Da się to zrobić tak, żeby wyjść stąd bez 2 kg w gaciach. Za to 3 na butach. Dobrze, Jerzy! Trzymaj, trzymaj! Gdzież? Trzymaj! Trzymaj pięknie! Trzymaj, trzymaj! Trzymaj! Pięknie! Jeszcze kuso! Trzymaj! No i bym zleciał. Byś zleciał? No, zleciałbym tutaj nogą, tak się objechała, że niewiele brakowało i bym spadł tutaj. Ja lubię łapać i rzucać, lubię łapać i rzucać. Jednak trudniej, jednak wyraźnie trudniej, bardzo taka nabita błotem, ale jak jest dobra technika zbadania nogami, to nawet po 50 km do zrobienia. Generalnie ja tego nie trenowałem w zasadzie od zeszłego roku od ultra. Jak byłem na pierwszej włóczni tam, trafiłem i to był jeden z lepszych rzutów, nie dość, że jest kompletnie pod światło, także zupełnie na luzie, no zobaczymy jak teraz. No będzie trzeba odklepać, nie odklepię, nie ma znaczenia, ukończyłem. A jednak nie. Minimalnie. S, 3, 9, US. X, V, Y, K, F. Kiedyś zarobiłem 30 burpisów na tym, bo wlapsnął mi się ten numer, od którego się zapamiętuje kod. Zapamiętałem, ale nie wiem co trzeba, nie liczyło się.
No jak było? Dwa słowa podsumowania. 52 km, 62 przeszkody. Jedyne niedoliczone to włócznia jedna i dzięki, cześć. I twister, spadłem w połowie twistera, bo tak dziwnie się na boki ruszała ta rura z uchwytami, zamiast się tylko kręcić to jeszcze na boki, wybiło mi to z rytmu, no i zleciałem. A miałbym siłę przejść, więc to tak ten. Reszta przeszkód zaliczona, najbardziej jestem zadowolony z tych Ape Hangerów, bo one były na mokro. Cześć. Dzień dobry weteranom. I to cięcie robimy? Cięcie było, bo jak się wraca z festiwalowego miasteczka, to przejście tych 400 może metrów czy 300 trwa długo. No to da się spotkać, tu się pogada i to właśnie też jest bardzo fajne. I co by jeszcze na takie podsumowanie? No chyba dla mnie takie jedna z najważniejszych rzeczy, no to po raz kolejny wsparcie Kasi, bo wszystkie te filmy z przeszkód, które oglądaliście, to właśnie Kasia kręciła. Dziękuję, Kasiu. No i coś no absolutnie niezwykłego to był ten doping na ostatnim Ape Hangerze. Nagrany, no naprawdę super doświadczenie, bo no, zobaczyć to jak tych sił przybywa, no momentalnie po prostu, nie da rady nie przejść, to nie, piękna sprawa. Także tak to wyglądało, pokrótce dzięki za oglądanie i do następnego.